Ale właśnie jest feminatyw tego? Złoczyńczyni? Złoczyńczyni. Tak? Okay. Ja bym powiedziała złoczyńczyni. Znaczy, to mi też przyszło to do głowy, ale tak mi to... Jestem Natalia z Radia SK i bardzo miło mi Was poznać. I zanim przejdziemy do gier i zabaw, to chciałam Was tak jakby zapytać, jak Wy w ogóle wspominacie ten okres milenium, jakie macie do niego podejście, bo każda z Was była wtedy na zupełnie innym etapie życia. No, Ewelina, Ty już byłaś w zasadzie dorosłą kobietą, a Vanessa była zaledwie dzieckiem. Tak, miałam 4 lata. 4 lata. Najważniejsze dla mnie w roku 2000 było to, że urodził się mój brat, więc w końcu miałam kompana jakiegokolwiek w domu i to, że świat się nie skończył. Tylko tyle pamiętam z lat 2000. Ja szybko przeliczyłam, ile miałam wtedy lat, bo niestety nie pamiętałam teraz. 23, no to byłam studentką jeszcze. Więc myślę, że chyba jakoś tak to tylko przeszło, że jakaś tylko pluskwa milenijna, że się wszystko zatrzyma, że się coś popsuje, że świat stanie. I było jakieś coś, zapamiętałam, że chyba w Teleekspresie była jakaś informacja, że gdzieś jest jakaś bardzo droga kolacja w jakimś najpiękniejszym miejscu na świecie i ludzie po prostu tam będą oczekiwać końca świata, bo na pewno nastąpi, bo coś tam się wydarzy. I pomyślałam sobie, chyba nie, no, chyba to tam jakoś się nie wydarzy to wszystko, to straszne, będzie to dalej działało. No, później w 2012 miało być koniec. Tak, no więc potem, no, to studentka, więc potem zajęłam się studenckimi sprawami, egzaminami i różnymi rzeczami, więc jakoś tak przeszło bez jakiejś tam większej jakiejś afery czy jakiejś tam jakiejś refleksji, że... Znaczy pomyślałam sobie rzeczywiście, że może, że jest jakiś przełom, że coś jest pewnie takiego energetycznego gdzieś, nie wiem, w kosmosie czy w świecie, że coś się pewnie zmieni, że jakaś zmiana idzie jednak, ale byłam bardziej ciekawa jaka i co to przyniesie, niż że to będzie coś strasznego czy niedobrego. I odczuwalna była jakakolwiek ta zmiana, czy po prostu tylko data się zmieniła? Po Sylwestrze? No nie, no wstałam, kaca miałam, poszłam dalej, no. To się wytnie. Dobra. Kas, ludzka rzecz. Ja miałam 13 lat, więc to był taki najpiękniejszy okres. No wiadomo, jest się nastolatkiem, więc to jest ciekawy moment. I co, no MTV, lista 30 ton, te sprawy, no chłopaki takie. No to był ten moment życia. Lata 90. chyba najbardziej też szczęśliwe, kompletnie pozbawione jakiegoś strachu o cokolwiek, ponieważ to był taki czas chyba, gdzie przynajmniej nie docierały do nas informacje o, wiecie, mnogości konfliktów na świecie, albo po prostu było ich mniej i toczyliśmy jakieś takie spokojne, wspaniałe życie. Czyli rola w Rojście ci tak jakby trochę pokazuje chyba bardziej to mroczne oblicze tych czasów, no bo... Dokładnie. Ja lata 90. wspominam naprawdę jako jakiś taki najlepszy czas swojego życia. Bezpieczny, przyjemny, świetny. Bardzo dobrze, no na pewno lepiej niż w tę stronę, jak twoja bohaterka serialowa. Jej było ciężej. Oj, zdecydowanie. Dobrze, a teraz przejdźmy do naszych gier i zabaw. Zabawy! Tak, zaczynamy od quizu mody milenium. Tylko to jest też moda na zasadzie już tam bardziej do 2006-2008, więc Vanessa raczej powinnaś... będę kojarzyć, Biedrówka. Tak, Bravo Girl i tak dalej. My jesteśmy mniej więcej podobnie rocznikowo, więc zaczynamy. Pierwsze pytanie. Szalenie popularne w tamtym okresie biodrówki to spodnie z A niskim, B średnim, C wysokim stonem. Nas wszystkie naraz. Tak, tak, nie konkurujecie ze sobą. Niskim. Bardzo dobrze. Na topie były wówczas kolczyki. A minimalistyczne, B koła, C ich brak. Pierdolna, koła. Im większe. No, ja miałam takie większe twarze. Koła. Milenium to złota era białych kozaków. Prawda czy fałsz? Prawda. Prawda, manieczki. Pięknie wam idzie, widzicie? Białe rękawiczki kozaki. To lubię. Usta obrysowane ciemną konturówką i wypełnione jaśniejszą szminką były wówczas A krzykiem mody, czy B szczytem kiczu? Krzykiem mody. Hmm. To my, ty i ja miałyśmy takie usta. Tak. Ja się zawsze bałam tych ust. Tak. Ale teraz to wszystko wraca, to jest tak, niesamowite. Tak. Ja no, niezbyt mogę wiele pamiętać, bo miałam 4 lata, ale przecież to teraz wszystko wróciło. Tak, te trendy. Jest boom teraz właśnie na lata 90. i na milenium. Dokładnie. Ale białe kozaki moim zdaniem mogłyby nie wracać. A mi się podobają. Tak? Słuchajcie. To je też trzeba dobrze wystylizować. Mi się białe kozaki kojarzą z galeriankami, z tym filmem Galerianki. Tak. Ja się tego skojarzenia nie pozbędę. Ale wracając, bo idzie wam naprawdę bardzo dobrze. Jedną z zagranicznych ikon stylu milenium była Paris Hilton. Prawda czy fałsz? Prawda moim zdaniem.
Chyba tak. Ale ona musiała być jakaś też bardzo młoda jednak w tym 2000 roku, czyli taki początek kariery. Znaczy ona właśnie już tak te lata bardziej 2004, chyba 5, coś w tym stylu. Okay. Popularne wówczas spodnie długości 3/4 to inaczej. A ogrodniczki, B kowbojki, C rybaczki. Koszmarne rybaczki. Rybaczki i podobno wracają. Tak, one wróciły. W tym sezonie mają być modne, a no, ja je kiedyś nosiłam i nie wiem, co ja sobie myślałam. Najlepszy dres to dres. A satynowy, B welurowy, C bawełniany. Welurowy. Albo każdy. Ale na tamte czasy. To jest bardzo nie wiem, satynowe były dres? Chyba welurowe. Bo właśnie Paris Hilton właśnie była nosiła satynowe dresu. Welurowy i z Juicy Couture. Co to jest Juicy Couture? Juicy Couture to jest taka firma, oni słyną z tych welurowych dresów, takich biodrówkowych, z takimi tutaj bluzami zapiętymi na suwak i to teraz wróciło. I takie, które są, kończą się przy pępku, a suwak jest dotąd rozpięty. Tak jest i to wróciło też. Najpopularniejszym typem obcasa był A. słupek, B. koturn, C. kaczuszka. Nie wiem. Zaryzykowałabym słupek. Ja też bym słupek zaryzykowała. Co to jest kaczuszka? Kaczuszka, nie wiem. Taki malutki, niski. Kaczuszka. Kaczuszka na 100%. No dobra. Już się martwiłam, że jeszcze jakiś czub do tego ogromny. Kaczuszka i czub. Tak, czy ty nie masz przypadkiem kaczuszki z czubem? Kto widział kaczuszkę panterkową? No i to idealnie brzmi moda milenium, naprawdę. Krótki, narzucany na ramiona element garderoby, który cieszył się wówczas szczególną popularnością, to A. bolerko, B. poncho, C. peleryna. Bolerko. Miałam na komunii. Ja też. I ostatnie pytanie. Czarne pasemka na blond włosach były wówczas A. krzykiem mody, czy B. szczytem kiczu. Krzykiem mody, balejarz. Mega cool. Marzyłam o takich włosach i bardzo się cieszę, że moja mama nigdy mi na to nie pozwoliła. Okay. Teraz, żeby was trochę lepiej poznać, mam takie pytanie w stylu, co wolicie? To czy to? Okej. Okay. Kryminał czy komedia? Kryminał. 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 Film czy serial? Film. Binge-watching czy dawkowanie odcinków? Dawkowanie też niemożliwe. Moje życie uniemożliwia mi oglądnięcie wszystkiego naraz. Ja też dawkowanie. Jak już zasiądę, to choćby do rana, choćby do 5, do 6, wiem, że no, muszę. No ja tak zrobiłam z Roystem. Wszystkie 3 sezony zrobiłam sobie maraton. Naprawdę? Fantastyczne przeżycie. Netflix and chill czy wypad do kina? Wypad do kina. Wypad do kina. Dobrze. Moda lat 80. czy 90. 80. 80. 90. Kino niezależne czy mainstream? Niezależne. Niezależne. Zależy. Zależne. Zależy od filmu, od humoru? Zależy. Niezależne. Zależy od nastroju. Okej. Okay. No w sumie ma to sens. Jak grać, to lepiej złoczyńcę czy bohaterkę? Ja lubię złoczyńcę. Ja też złoczyńcę. Złoczyńcę. Ale chyba tylko dlatego, że to jest super słowo. Ale właśnie jest feminatyw tego? Złoczyńczyni? Złoczyńczyni. Złoczyńczyni. Tak? Ja bym powiedziała złoczyńczyni. Znaczy, mi też przyszło to do głowy, ale tak mi to... Musiał to sprawdzić. No i teraz przechodzimy bardziej już do polskich filmów. Co wolicie? Filmy Wojciecha Smarzowskiego czy Patryka Wegi? Przepraszam. Napijmy się wody. Trudny jest. Ale trudna decyzja. A możemy Trudna decyzja. No kto co lubi. No tak. Okej. Okay. I teraz będą już stricte tytuły. 13 posterunek czy Świat według kiepskich? Ho. Wiecie, że nie pamiętam. Ja oglądałam jedno i drugie. Chyba jednak Świat według kiepskich, jeżeli już bym miała wybierać. Ja chyba oglądałam tylko 13 posterunek, bo to były moje czasy, jak byłam właśnie tak. Chyba 13 posterunek. Rodzina zastępcza czy Miodowe lata? Rodzinę zastępczą kojarzę. Boże, myślałam, to są tak popularne. Znaczy nie, ja oczywiście kojarzę tytuły. Te, które kojarzę, tylko nie. Rodzinę zastępczą. Rodzina zastępcza. Sami swoi czy Miś? Jedno i drugie. No, tutaj jest ciężki wybór. Ja chyba Miś. I ostatnie, to ja sama nie umiałabym wybrać. Killer czy Chłopaki nie płaczą? Jedno i drugie. Chyba Killera bym wzięła.
Killer. Chyba też bym wzięła Killera, ale killer, chłopaki killer. Też są wspaniałe. No to jest kopalnia. To jest kopalnia, wiadomo, każdy się jeszcze tym posługuje czasem. No i teraz przechodzimy do kolejnej zabawy, czyli a propos członków obsady Royce, tak? To z waszym zdaniem najprawdopodobniej... Jako aktor? Tak, nie jako postać, jako aktor. Jako aktor. Zdołałby z powodzeniem rozwiązać zagadkę kryminalną. Kto ma taki zmysł detektywistyczny, waszym zdaniem? Czy my się tak dobrze znamy tak naprawdę, żeby to stwierdzić? Ja myślę, że Waneska by rozwiązała zagadkę kryminalną. Ja szczerze mówiąc też chciałam się zgłosić do tego. Też Agnieszka. A kto waszym zdaniem wiedziałby, jak najskuteczniej pozbyć się zwłok? Nie wiem dlaczego. Łukasz Simlat. O tak, zdecydowanie, zdecydowanie. On wie o tym, wszystko ma to w moim palcu. Zdecydowanie. Brzmi trochę groźnie i tajemniczo. A kto waszym zdaniem byłby w stanie oszukać i wykrywać kłamstw? Wienio. Wienio, czyli? Czyli... Buła. Buła. Okej. Okay. Tak, Wienio. Aga, ty jesteś tym dobra. Kto najprawdopodobniej byłby was w stanie rozbawić w najmniej odpowiednim momencie? Dawaj to Gronnik. Miałam tę scenę, nie wiem. Ja miałam i przekonałam się o tym. Wienio. No to nie chyba Janek, reżyser. Janek. Poza Jankiem, bo tak wspaniałe różne żarty. Oj, tak. I cenzuralne, niecenzuralne, ale naprawdę bardzo zabawne, że tak. No i kto najprawdopodobniej byłby zdolny przerwać kręcenie takiej najbardziej dramatycznej sceny, wybuchając śmiechem? No nie, to ja jestem niestety. To jestem ja niestety. Okay. Muszę to wziąć na siebie. Wskazała na siebie. Na siebie. Na siebie. Posłuchaj na siebie. No i teraz przechodzimy, już ostatnia zabawa. Quiz ze znajomości serialu. Ze wszystkich sezonów tego trzeciego. Starałam się, żeby były łatwe pytania. No. W którym roku dzieje się akcja drugiego sezonu? A 1994, B 1996, czy C 1997? Big! 97. Bardzo dobrze. Jak miała na imię ukochana Wanycza? A Elsa, B Elena, C Helga. Elsa. Bardzo dobrze. Kto był ojcem Daniela Gwita? A prokurator Andrzej Warecki, B Kazimierz Drewicz, C Piotr Zarzycki. Nie znam, widzę. Podpowiedź to jest chłopiec, który. Zarzycki, oczywiście. Oczywiście. Okay. Bardzo chciałbyś dobrze. Wiedzieć, że twoje dziecko umarło. Tak. Jak miała na imię starsza siostra Joanny Drewicz? A Teresa, B Hanna, C Justyna. Justyno! Przepraszam. Nie, ja musiałam poszukać do Drewicz, kto to jest. W Roście Millennium Nadia pracuje jako A kelnerka, B kosmetyczka, C fryzjerka. Fryzjerka. Ciach. Pseudonim sierżanta Małeckiego to A raptor, B jaszczur, C dzidzia. Dzidzia. Pięknie. I ostatnie pytanie. Żartowałam przedostatnie. To może być najtrudniejsze. Ale Ewelina raczej powinna znać odpowiedź na to pytanie. W pierwszym sezonie Justyna Drewicz odwiedziła sklep prowadzony przez Aleksandrę Muszyńską. Kupiła w nim między innymi A. jeansową mini spódniczkę, B. spodnie biodrówki, czy C. swój pierwszy biustonosz. Twój pierwszy biustonosz. Użyła, twoja bohaterka użyła wtedy innego słowa. A ona go nie ukradła? Nie, kupiła. Kupiła za go. Dolary chyba nawet. Tak, no tak, bo przecież mam. Był cały wątek z tym, skąd miała te pieniądze. Skąd miała te dolary, tak. I ostatnie pytanie. Gdzie rozgrywa się akcja Roysta? A we Wrocławiu, B w Kamieniu Podolskim, czy C to tajemnica? To tajemnica. Pięknie. Czyli w Katowicach. Pięknie odpowiedział się właściwie na wszystkie pytania. A to koniec już? No koniec. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Jestem z was dumna.